Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, prezentującemu ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie mają miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam. Na początek piłka nożna. Rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy w sezonie 2019-2020 zakończone. Jedynym Polakiem, który zagrał w finale był Robert Lewandowski. Jego zespół Bayern Monachium pokonał paryski Saint-Germain i został triumfatorem rozgrywek. Tym samym Robert Lewandowski w końcu został mistrzem UEFA. A oto kilka ważniejszych jego wypowiedzi po zakończeniu meczu. Trudno mi powiedzieć, co czuję. Radość jest ogromna. Ciężko pracowaliśmy i w końcu się udało. Przeszliśmy do historii, bo wygraliśmy wszystkie mecze. Jestem dumny z tego, jaki futbol prezentowaliśmy. Nadal to do mnie nie dociera i brakuje mi słów. Zapytany o motywację powiedział: Spełniłem swoje marzenie. Od dziecka chciałem unieść ten puchar. Tyle lat minęło i marzenie się spełniło. Dodał, że taki sukces czyni go jeszcze bardziej zmotywowanym. Mówi: To mnie jeszcze bardziej nakręca i pokazuje, żeby ponownie ciężko pracować. Doceniam to, co udało nam się zrobić, ale teraz będziemy się bawić i świętować. A na koniec powiedział: Puchar dedykuję mojej rodzinie, m.in. żonie, dzieciom, mamie i świętej pamięci tacie. Dotychczas z zaszczytu tego dostąpiło tylko czterech polskich piłkarzy. Zbigniew Boniek, rozgrywający turyńskiego Juventusu, zdobył Puchar Europy Mistrzów Klubowych w 1985 roku. Józef Młynarczyk, bramkarz FC Porto, zdobył ten puchar w 1987 roku. Jerzy Dudek, Bramkarz Liverpoolu, który w dramatyczny sposób wybronił żuty karne, wygrał finał w 2005 roku. Tomasz Kuszczak, również bramkarz, zdobył wspomniany Puchar w 2008 roku, reprezentując Manchester United. Nazwy tych rozgrywek zmieniały się przez lata, lecz wartość ciągle jest ta sama najlepsza drużyna klubowa w Europie. Po tej stronie oceanu Kanadyjczycy są też szczęśliwi z wygranej Bayernu. Gdyż po raz pierwszy w historii kanadyjskiej piłki Kanadyjczyk Alfonso Davis zdobył puchar UEFA. Na zakończenie tego segmentu podaję, że puchar Ligi Europejskiej zdobył zespół hiszpańskiej Sewilli, który jest już prawie etatowym triumfatorem tych rozgrywek. Wygrał już po raz szósty. Lekkoatletyka. Królowa sportu w pełnym biegu. W Polsce przeprowadzono drugi memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Wśród Polaków najlepszy wynik uzyskał Marcin Lewandowski. Lewandowski z wynikiem 4 minuty 57 sekund i 9 setnych zajął wprawdzie drugie miejsce, ale ustanowił nowy, piękny rekord Polski w nietypowym biegu na 2000 metrów. Na zakończenie zawodów poświęconych pamięci najwybitniejszej polskiej lekkoatletki powiedział Jestem bardzo zadowolony, że zrobiłem to u siebie w domu. Jestem żołnierzem wojska polskiego i w miejscu, gdzie reprezentuję klub i wojsko, udało mi się pobić rekord polski, który miał już 29 lat. Nie sposób nie wymienić Michała Haratyka, który wyśrubował swój najlepszy wynik sezonu do 21,61 cm. Jest to czołówka światowa. Nic dodać, nic ująć. Wojciech Nowicki wygrał konkurs z rzutu młotem podczas międzynarodowego mitingu na Węgrzech wynikiem 78,07. Dla Nowickiego to zwycięstwo jest już czwartym kolejnym międzynarodowym wielkim triumfem w tym sezonie. Diamentowa Liga w Sztokholmie zaczęła się mocnym akcentem, bo już w pierwszej konkurencji mógł paść rekord świata. I tak w biegu na 400 metrów przez płotki, Karsten Warholm uzyskał fantastyczny czas 46 sekund i 87 setnych. Jest to nowy rekord Europy, drugi wynik w historii i najlepszy rezultat na świecie. Od 28 lat. Do rekordu świata Kevina Younga zabrakło mu 900 sekundy. Norweg był na dobrej drodze osiągnięcia tego celu, lecz potknął się na ostatnim podku. Armand Duplantis skoczył o tyczce 6 metrów 1 cm, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie. A teraz Żurzel. Rozgrywki fazy playoff zbliżają się błyskawicznie. Unia Leszno i falubas z Zielona Góra praktycznie swoje miejsca już w nich zaklepały. Sparta Wrocław z kolei, sensacyjnie wygrywając spotkanie z Falubazem Zielona Góra, też jest już praktycznie jedną nogą w fazie playoff. W meczu zachwycił przede wszystkim Maciej Janowski. W ostatnim tygodniu sierpnia program żużlowy powiększył się. Kibice mogą wreszcie oglądać, jak na razie w telewizji, rywalizację o medale Mistrzostw Świata. Wyścigi samochodowe klasy DTM. F1 pauzowała, ale wyścigi w innych klasach na całym świecie w pełni. Z Polaków Jan Kisiel wykorzystał trudne warunki na torze Lausitzring w Niemczech, aby wywalczyć swoje pierwsze podium w kategorii DTM. Kisiel przedarł się na trzecie miejsce na ostatnich wręcz metrach wyścigu, który rozpoczynał aż z ósmego pola. Duży sukces. Robert Kubica zajął w tym wyścigu niestety ostatnie miejsce. A na koniec kulisy sportu. Z codziennych doniesień prasowych wiemy, że najlepszym kanadyjskim piłkarzem jest obecnie Alfonso Davis, który właśnie zdobył puchar UEFA z Bayernem Monachium. Najdroższym jednak piłkarzem kanadyjskim jest Jonathan David, zwany popularnie Icemanem z powodu niewykazywania emocji. Otóż David został wykupiony przez FC Lille z mniejszego klubu belgijskiego Gent. Za oszałamiającą jak na kanadyjski rynek cenę 30 milionów euro. Wspomnę, że do niedawna największym transferem kanadyjskiego piłkarza był transfer Tomasza Radzińskiego z Anderlechtu do Evertonu. Na tamte czasy cena 10 milionów funtów też oszałamiająca. I tyle na dziś, drodzy Państwo. Dziękuję i do zobaczenia.